Witam Was serdecznie w dniu, trzeba się zapalić, w kolejnym odcinku. Niestety poprzedni odcinek mi się nie nagrał, bo miałem wyłączony mikrofon, dopiero zauważyłem w połowie odcinka. Zobaczcie, 2,5 tysiąca żeśmy zarobili. 2,5 tysiąca, było 48, jest 51. 48 chyba tam, nie pamiętam, 300? To jest... No galancie, galanty wynik. Nie mógł znaleźć sody. Soda jest. Jest soda. On tutaj nam donosi. Brakuje nam tego. Dobra, nie, w każdym bądź razie zaczynamy tutaj sprzątać. Zaczynamy tu sprzątać, ponieważ jest tutaj tego co nie miara. Możecie sami zresztą też zobaczyć, jak to wszystko tu wygląda. Ok, olej. Ciastko. O, i muszę Wam powiedzieć, że zaczynają się pierwsze kłopoty, mianowicie związane z lagami. Jajka, to do wyłożenia, bo na pewno coś z nich zeszło. No, oczywiście, że tak. Zobaczcie, jak ładnie te jajka tutaj nam schodzą. Tu są czwórki, tu są czwórki. Sok pomarańczowy nam się kończy, moi drodzy, trzeba będzie domówić. Chociaż ja wszystkiego typu namawiałem, tylko wystarczy. Wystarczy, że tak powiem, to tutaj, dobra, ustawmy sobie to może tu, albo dobra, przytajmy tutaj. Niestety Andrzej cały czas nosi, on to musi nosić, 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 to jest jego zadanie kluczowe. Naszym zadaniem jest donosić, oczywiście nie na policję, a donosić na półki towar, którego nie ma i w regałach, i do regałów wstawiać. Dobra, to nie będzie. O, jest czekolada na dole. Będziemy zajmowali miejsce sobie. Herbata Versow. W ogóle ta herbata nie schodzi. Muszę zastanowić się nad. Obniżyłem cenę po prostu jej. Zobaczymy, czy będzie ona schodzić. Czy po prostu. No, został to strzał w kolano zrobiony, tak zwany. Dobra, zamykamy. Zamykamy nasz dzień z zyskiem, uwaga, prawie 2000. Pięknie. Mieliśmy pożyczkę 80 albo 90 tysięcy. Cukier i sushi poszło do góry. Cukier, 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 cukier. Tu jest sosu. Niedużo. Cukier i sushi. Które to było? To nie jest sushi. Sushi jest tutaj. Nie, dolar. Znaczy tylko centa brakuje nam. Mamy przebicie 26. Dobra. Nie ma tragedii. Otwieramy. Nie, myślę, że nie otwieramy. Tylko poczekamy aż ile możemy, to nam dołoży. Andrzej towaru. Oczywiście. Bo my musimy przede wszystkim zrobić tu jakiś ład, skład i porządek. To jest taki istny burdel, moi drodzy. Właśnie. Aha, tutaj już nie można. Dobra, będziemy się tym zajmować później. Niech tam Andrzej na razie to dokłada. Ciastka. Oczywiście, że ciastka trzeba dołożyć. Trzeba kupić ser. Ryż jest. Jest. Dołożymy, ile się da. No to jeżeli chodzi o magazyny, to wiecie, no tak naprawdę tu się wszystko wszędzie wkłada, no powiedzmy szczerze sobie. No, to się nie patrzy, tylko się po prostu zanosi, wkłada i tyle, tak? W temacie, no. Po prostu. Wiadomo, że gdzieś tam się może ten towar powielać. Mleko nam zeszło. Mleka trzeba domówić. Chrupki, chrupki, chrupki. Andrzej dokładasz. Andrzej dokładasz chrupki, dobra. Niechaj będzie tu. Gdzieś tu był ten. Jest. Ok, to tutaj jeszcze się wyłoży. Z dwa te spaghetti.
Tego czekapi, tych czekapików to ja tyle kurde nakupiłem, to wam powiem, że zastanawiam się, czy to mi się sprzeda, ale no na pewno się sprzeda. Skoro Andrzej cały czas chodzi tylko i donosi, to znaczy, że musi mieć to zejście. Przepraszam za kaszel. Tu brakuje Suprema. Tutaj też dołożymy, ile tylko mamy. No tak, to myślę, że słuchajcie, jeżeli mamy zatowarowanie na poziomie 40-50 tysięcy, to nie ma szans najmniejszych, abyśmy stracili. Po prostu nie ma szans. Dopóki nie wprowadzą, że tak powiem, ser. Dopóki nie wprowadzą sera, tylko dopóki nie wprowadzą dat, że trzeba będzie, zamawiać po prostu jakby dzień w dzień. Nie będzie można do przodu niektórych rzeczy domówić. I też będzie wpływ miał na to, jeżeli chodzi o żeś kurwa dołożył. No nic. Wpływ będzie miała data na dany produkt. Przykładowo jajka dłużej będą mogły postać, a ich nie, na mąka, chrupki na przykład, a jajka już nie i mleko, nie? I awarie na przykład lodówek, awarie sprzętu, który mamy, no bo on też powinien się zużywać w jakiś sposób, jeżeli chodzi 24, jakieś drobne awarie, czyli że na przykład po jakimś czasie zaczyna dłużej chłodzić, nie chłodzi tak jak na początku, no to wtedy to wtedy też wiadomo, koszty rosną, no bo to jednak naprawa takiej lodówki będzie wymagała trochę pieniędzy, to jest raz. Dwa, ewentualne zakup nowej lodówki. Andrzej, czemu ty nie wykładasz? Się kurwa chłops zaraz pił. A tu jedno mleko trzeba dołożyć, widzisz? I też patrzeć na daty, to by było dobre. No nic, Andrzeju, to sobie odpocznij troszkę, ja trochę teraz popracuję. Czekolady to mamy tyle, że nie wiem, mamy chyba z 12 już sztuk. Co to jest? Ryż? To nie. Czekapików to już nie zliczę, naprawdę. Czekapików to nie zliczę, ja mam w pizdu i ciuciu. Towar to mam taki, że spokojnie na 10 odcinków mam towaru. To jest herbata, no właśnie. Gdzie on jest tutaj? Już się nam... A, makaron. Makaron tu był. Nie był tu, tylko był tam. O, no i trochę zeszło go. Nie ukryję, że jednak... No dobra, to co, Andrzej? Tu niech... Andrzej z Andrzejem niech pracują. Gdzie ja tutaj wyłożyłem? Tutaj wyłożyłem, dobra. Dobra, tu trzeba by było też mu trochę powkładać tego towaru. A, dawaj, to tu, to tutaj. Bo widzę, że on tutaj sobie tak lubi postać po prostu, chłop. A u mnie nie ma stania, bo za stanie się nie płaci. Nie płacę ja. Poszedł? Nie poszedł. Twarda sztuka to będzie. Tu mamy czekoladę pełną. O, jest, w końcu Andrzej wziął się do roboty. Chwila przerwy po prostu dla Andrzeja. No zrozumiałe, tyle chodzi, to niech się odpocznie chłop. A my ułóżmy sobie tutaj te nasze płatki. Gdzie to jest tutaj?
No ta barierka tu mi przeszkadza strasznie, jakoś tak. Ni w pień, ni w oko jest jakby wsadzona, ale no nie będziemy się tutaj spierali. Andrzeju, proszę tutaj wykładać towar. Może tej czekolady to ja mam dużo, po prostu dużo. Mąkę. Panie Andrzeju, proszę tutaj o... Ja panu tej mąkę położę, proszę sobie o dokładanie mąki. Woda to niechaj se będzie na razie tutaj na magazynie. Woda nam jest tam trochę niepotrzebna. Weźmie mąkę? Weźmie mąkę. No i super. O to chodzi właśnie, żeby Andrzej tu pracował nam. Okej. Okay. O, tost, chleb tostowy. To się kończy. Dobra. Także pomyślałem, że mówię, nagram wam odcinki, jak tutaj się to wszystko uzupełnia, zatowarowywuje. Myślę, że to też od podstaw takiego sklepu byście chcieli, aby wiedzieć, z czym to się je. Kiedyś ja oglądałem, teraz ktoś może mnie oglądać i to też jest spoko. Czego nie mógł znaleźć? Sody. Jest soda przecież tutaj. Soda jest cały czas. Starczy się rozejrzeć, ale jak nie masz, kurczę gościu, okularów, oczów, gał, ślepot, to niestety nie widzisz. Dobra, przestawimy tą lodówkę. Co ja wiem, tutaj ustawimy. Tu, o, niech ona sobie tutaj stoi. I tu też. Ją się tutaj ustawi. O, na milimetry ją dzielę, bo to tak ciutkę, no równo się nie da, bo jakby się dało równo do tej poprzedniej, to by było już dobrze. Kurwa, gdzie po moim towarze chuju jedziesz? Kawa, bo kawa nam najbardziej schodzi, w ogóle nie wiem, czy nie jest przypadkiem ta kawa z obniżona cena, bo nie, no jest w porządku. Schodzi nam, no panie, kurwa, i po makaronie, i po tych. Gdzie ja tu mogę mieć, tu wszystko mam, to jest, no właśnie, tej kawy nam brakuje tak naprawdę. Andrzeju, bo tu się klientela nam zaczyna zbierać, no. I musimy tutaj działać, wiesz, Andrzejku, prężnie. Kurwa, lodówek by się więcej przydało. Dobra, Andrzej. Zajmij się dokładaniem, ja się zajmę tym, co do mnie należy, czyli opłatami za wasze prace, opłatami czynszu, czyli w sumie dużo nam nie zaszło. Bogaty jestem, piły? Nie. Licencji nowej nie kupimy, ale za to możemy kupić tak, raz, dwa, trzy. Nie wiem, ile kupiłem. Dobra, interes. Mamy lodówkę. Ok, jest pusta lodówka i teraz tak. Ej, co jest? Aha, no zajebiście. Mi zniknęła lodówka. Chyba, tak mi się coś wydaje, ale... Nie chcę być... Światło. To się ciemno robi. O, jest, elegancko. Kolejna miejscówka. Miejsce na kolejne rzeczy. Prezes zarabia, a już 1000 zł dorobiliśmy. Kurwa, dawaj tą lodówkę. Bo tu, właśnie, tu ma być taki kącik lodówkowy.
O. Ty, nie ma frytek. I kuraka nie ma. O, kuźwa, dobra, ty, to zamawiamy. Kurak i frytki. Kurak, frytki, kurak, frytki. Czyker, czyker, czyker. Dziewięć. Zamów. I kurak. Kawa. Kurak. Kawa. To. Gdzie są... Gdzie jest kurczak? Kurczak, kurczak. Jest. 10. Zamów, zamów. Kup. Uff. Jest. Kupione. Co to jest? Kurczak. Halo. Panie kuraku. Pop, 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 pop. Kurwa. Jeszcze lepiej tutaj dwa. Tu. Tu na razie daj tu. To jest co? To jest kurczak. No dawaj kurczaka. Tutaj kurak musi być. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu frytki i tu jeszcze myślę kurak. Zarzucimy kuraka. Lampę damy. Tu. Tutaj cimno, widzę. Jak tu w tym magazynie? Nie jest najgorzej, ale... Tu jeszcze jedno światełko by się przydało. O. Teraz tak, kawa. Nie tu, tylko tutaj. Dobra. Ale straszne lagi, wam powiem, są przez... No, przez towar, który jest tutaj skupiony po prostu. Trzeba go dać na półki i na regał i wtedy nie będzie lagów. On się nam dopiero buguje wtedy, kiedy jest luzem jakby, no nie? Tu jest miejsce. Raz. Dwa. Trzy. Kuraka. Damy jak najwięcej kuraka. Dobra. Tu jest, są frytki. Kurak, frytki. W tylu miejscach powinno wystarczyć. Tu jeszcze są, czyli dwie paczki. Czyli tu jeszcze możemy dać po tym. Mamy 3, raz, dwa, trzy. I pizza jeszcze by się przydała. Nie wiem, czy ja mam tutaj pizzę. Gdzieś było, ale już kit z tym. Niech on tutaj nam wykłada to jak najwięcej. Dawaj to. To jest olej. Dobra, olej. Olej, olej, olej. Gdzieś tu. Oj, tu jest olej. Tak jest. Dwa razy olej. Ten olej obok tego oleju. Przydałby się nam, mówię, no gościu, który to zgarnia, nie? I to układa. Ja bym tylko siedział i mamonę liczył, nie? Po prostu. Siedział, liczył mamonę, dokupował sprzęt, dokupował licencję i te inne pierdoły tak naprawdę. Rozkminiał nad większym monopolem. A tak, to muszę niestety zapierdalać, jak wszyscy. Kurczak. A, dawaj kuraka tam. A nie, miała być pizza, nie kurak. Dobra, nieważne. Kurczak idzie tu. Drugi kurczak też idzie tam chyba, zmieści się. Nie, to tutaj idzie kurczak. Co my tu jeszcze mamy? Jedną lodówkę. Drugą lodówkę. A ja chyba to kupiłem, nie? Nie, to kuraka kupiłem. Dobra, na razie kurak tutaj, dajcie tego kuraka. Dobra, no co prawda trochę się odbijamy. Część wydajemy, część nam, że tak powiem, wraca. Frytki dokładane były. Gdzie są frytki? Tutaj, niechaj sobie będą frytki. Mleko pewno zeszło.
Kus, nie zeszło. Soku jabłkowego nie ma. Ja. Dobra, to dawaj. Tu wpierdol mleko. A to kurwa co tam robi? What the hell? Dobra. Nie. Się coś kurwa odbugowało chyba. Ziomuś. Jakieś ciastka się zbugowały w tym, ale dobra. No i ważne. W każdym bądź razie. No, towaru jest. Nie ukrywam. Co niemiara. Że już nawet na. Że tutaj trzeba go układać. To już jest, wiecie. Szok. Szok przez łzy i niedowierzanie. Co tu jest? Pusty karton do wyjebania. Co tu jest? Pusty karton do wyjebania. Tu nie ma nic. To jest mój rower. Oczywiście. Kawa. Tej kawy. O, teraz już nie schodzi aż tak dużo, ale był moment, że naprawdę nie było tutaj nic. Dobra, tu od wersów się nam kawa, herbata nie sprzedaje w ogóle. Gdzie slipa? Ile mamy zarobku? No nie, no właśnie kupili te nowe rzeczy. Susu do góry, chipsy i cheese. Dobra, susu do góry. Dawaj za piątkę. Cena to cena. Chipsy. Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tymi chipsami. Muszę zobaczyć na. Korean chicken chips. Piszemy. Chips czy cheese? Korean. Sugar poszedł do góry. No dobra, to ja wiem. Coś poszło. Dwa rodzaje poszły w dół, ale to musi zaraz pewnie podświetlić. Na razie nic nie ma takiego. Czy ominąłem to? Nie. Dobra, ominąłem. Cheese. I grill. Dobra, wiem co. Płatki i ser. Te płatki poszły w dół. 5,40. Po 5,40. I ser. 3,60. Ok. No i jedziemy z tematem. Z tematem kawowym. Jak to się mówi, nie? Mąka. Więc tak to wygląda. Kurde, rozjeżdżają mi to. Skurwysynki, no, muszę pozabierać tej drogi, przecież. Dobra, okej. Zaraz. Dobra, mąka. Tu chyba jest wszystko. Tu jest wszystko, to jest wszystko, to jest wszystko. Dobra. Dobra, tu jeszcze się wyłoży tą mąkę.
Tak naprawdę jeszcze do licencji mamy 6 leveli kolejnej, więc ja myślę, że po prostu trzeba by było wszystko wykładać. Im większy zysk, tym, im większa sprzedaż, tym wiadomo, nie? To jest światełko. Światełko, już coraz mniej tego towaru to jest w końcu na tej drodze. Później tylko będziemy tak naprawdę sprzedawali to, co jest u nas na magazynie, wszystko z magazynu czystki będziemy robić, a czy ja tu gdzieś ser znajdę? Nie, to tutaj będzie ser. Dołożymy. W ogóle soku jabłkowego nie mogę znaleźć. Nie wiem, czy on dokłada, czy on nie dokłada tego soku. Gdzieś pewno jest ten sok. Czekajcie. Tu jest trybówka pusta. Więc trzeba tutaj wyłożyć ją. O, tej kawy brakuje nam tu cały... A nie, jest. Jest, jest, jest. No kurka, wódka, panie. Tu mamy wszystko. No to jeszcze ją tutaj damy w sumie. Żeby była pełna, no nie? Dobra, no i znowu mi pojechał po tej... Co za wieśnia. No nieważne. Jak najwięcej kawy, bo kawa też dobrze schodzi. Co on nie chce? Sugar brown. Nie wiem, czy za droga, czy że jej nie ma. Bo raczej powinna być, panie. Lampka. Tutaj się tu będzie. Oświetlimy tak najbardziej. Kolejna, a nie, to jest energetyk. To tutaj, nie, tu jest energetyk. Dwa. Okej. Tu jest jedna. I tu sobie włożymy. Kawa. No nie, no kawy już nie będziemy tak wkładali. Herbata. To są jaja. Dobra, to sobie będzie kawa. Nie wiem, kiedy ja zamówię teraz dopiero jakieś, chyba jak tutaj ten cały magazyn, w ogóle sok, tylko trzeba by było sok zamówić. W 10 sztukach. Oczywiście, to jest raz i wszystko. Wiem, że znowu mi przyjdą te. Ale o, zobaczcie, od razu karton. Karton zszedł, tak? Więc już mamy karton mniej. Tu zajdą 3. O, proszę bardzo, 2. Tutaj Andrzej już dokłada. Jeszcze jeden możemy tam dołożyć. Skola tutaj, turku coli nie ma. Albo nie ma, albo... Zapomniał włożyć nam Andrzej, chyba że nie ma. Zobaczymy tu gdzieś jest. Mleko, nie wiem. Mleko jest. Schodzi. Schodzi mleko, dobrze. Schodzi, schodzi, światło trzeba zapalić. Uwaga, światłość. Tu są puste te szafki, tą chemię trzeba by było też pozamawiać. No ale... No nic, ja się poza odcinkiem teraz zajmę układaniem tego towaru i myślę, że trzeci odcinek z sprzedaży soczków to będzie... Zatowaruję po prostu go wszystko, wszystkim co mam, żeby tu każda półka była pełna i zobaczymy od sprzedaży, jaka będzie sprzedaż. Że będzie wszystko z każdego asortymentu po dwie, po trzy sztuki, to zobaczymy, jaka będzie sprzedaż takich rzeczy.
Okej. Okay. O, mleko jak szybko schodzi. Zobaczcie, może jakaś dobra promocja jest na mleko. No. Mleko, mleko z krowich jajek. A ja co, no z wami się żegnam. Zapiszę sobie tą grę, bo ona się lubi często mi wykrzaczać. I co, no, do następnego.